Te procedury są nam potrzebne do tego, żeby wiedzieć, co organ podatkowy może zrobić, czy też co podatnik może zrobić. My na te procedury będziemy patrzyli z perspektywy właśnie podatnika i przede wszystkim one nam będą potrzebne do tego, żeby z jednej strony wiedzieć, jakie ma granice organ podatkowy przy określonym działaniu, z drugiej strony, co może zrobić podatnik. I to, co może zrobić, jeżeli patrzymy z perspektywy proceduralnej, to jest przede wszystkim kwestia zaskarżania określonych czynności, czyli co możemy zaskarżyć, w jakiej formie możemy zaskarżyć, jak możemy się bronić przed określonym działaniem organów podatkowych, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli przepisy nie zawsze dają nam jednoznacznie narzędzia do tego, żeby się bronić, czego przykładem jest chociażby standardowe przedłużanie czy to postępowania podatkowego, czy kontroli. Co 2 miesiące dostajemy postanowienie i na tym to się kończy. Podstawowe pytanie, po co jest kontrola? Bo najczęściej kontrolę kojarzymy z tym, że przyjdą i zrobią nam wymiar, dadzą nam decyzję i w ogóle będzie dramat. Nic bardziej błędnego. Proszę Państwa, kontrola kończy się albo protokołem, albo wynikiem kontroli, w zależności od tego, którego rodzaju jest to kontrola. I koniec. Tak naprawdę kontrola tylko i wyłącznie służy temu, żeby ustalić stan faktyczny, czyli zebrać materiał dowodowy, zebrać dowody i tak naprawdę na bazie tych dowodów ocenić, czy ewentualnie później, w dalszych ewentualnie postępowaniach należałoby dokonać tego wymiaru, czy też nie. Wyjaśnienia. MF. Czyli to, co jest publikowane na stronach Ministerstwa Finansów, czasami warto tam zajrzeć, czyli te wyjaśnienia, jeżeli one są Państwu potrzebne do tej transakcji, którą Państwo realizują, to proszę Państwa skopiować sobie, zapisać. Dlatego, że zgodnie z obecnymi przepisami ordynacji podatkowej wyjaśnienia ministra finansów chronią podatnika. Innymi słowy, jeżeli organ podatkowy w sposób inaczej rozpatrzy sprawę, niż było to wskazane w treści wyjaśnień, to w tym wypadku wiążące są wyjaśnienia, czyli tam zgodnie z 14M bodajże ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe wygasa. Jeżeli ja samodzielnie zbieram, i tutaj te 12 miesięcy jest istotne, bo przepis mówi, że to muszą być interpretacje z okresu, kiedy transakcja była realizowana, czyli z danego miesiąca oraz z 12 miesięcy wcześniej, czyli analizujemy interpretacje z tego okresu 12 miesięcy. Jeżeli mamy większość, które nam potwierdzają nasze stanowisko, drukujemy, archiwizujemy, trzymamy i to nas chroni, tak jak interpretacje indywidualne. Mamy naczelnika Urzędu Skarbowego, który wydał decyzję i tą decyzję doręczył do podatnika. Ta decyzja, proszę Państwa, jeżeli my się z nią nie zgadzamy, to jest ta decyzja wymiarowa, mamy prawo do wniesienia odwołania do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w terminie 14 dni. To jest odwołanie. Przy czym, proszę Państwa, wnosimy to za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Ta taka strzałka krzywa to jest, proszę Państwa, tak zwany tryb samokontroli. Samokontroli w tym sensie, że ja wprawdzie piszę w nagłówku takiego pisma do dyrektora Izby Administracji Skarbowej, ale dodaję za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie, czyli naczelnika Urzędu Skarbowego, i fizycznie wnoszę to tu, czyli do naczelnika Urzędu Skarbowego. A zatem te 14 dni, proszę Państwa, to jest termin na wniesienie do naczelnika. Jeżeli ktoś się machnie i wniesie to do dyrektora Izby Administracji Skarbowej, to w tym momencie ma sprawę wniesioną po terminie, bo te 14 dni muszą być zachowane, jak dyrektor przekaże to z powrotem do naczelnika Urzędu Skarbowego. Co to znaczy, że sądy rozpoznają sprawę kasacyjnie? Sądy nie przeprowadzają żadnego postępowania dowodowego. De facto, tak w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że oceniają zebrany materiał dowodowy co do jego zgodności z prawem, czyli tak naprawdę orzeczenie, które jest konsekwencją tego zebranego materiału, co do jego zgodności z prawem i koniec. A zatem jeżeli my pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie wykazać, udowodnić bądź też zaproponować temu organowi podatkowemu na etapie postępowania podatkowego, to zakres ochrony na poziomie sądów administracyjnych jest dużo węższy niż ma to miejsce w postępowaniu podatkowym. Tak wygląda teoria. W praktyce jest zupełnie inaczej. Skuteczne doręczenie jest wówczas, jeżeli doręczam to podatnikowi, czyli stronie, potwierdza to własnoręcznym podpisem możliwym do zidentyfikowania, dlatego na poczcie nas proszą o pieczątki, mimo że nie ma obowiązku posiadania pieczątek, i musi być wskazana data. I dopiero jak te dwie rzeczy są jednoznacznie stwierdzone, to mamy skuteczne doręczenie. Jeżeli, proszę Państwa, podpis jest nieczytelny, jeżeli odebrał kto inny niż podatnik, to w tym momencie za każdym razem mamy nieskuteczne doręczenie. Po pierwsze,
jeżeli przychodzi nam poczta z Urzędu Skarbowego, to nie daj Boże nie mówimy odmawiam przyjęcia. Bo tego typu odmowa przyjęcia oznacza, że ta adnotacja, która jest później zrobiona przez tą naszą pocztę, oznacza, że w tym momencie, kiedy myśmy odmówili, pismo zostało doręczone ze wszystkimi skutkami. Więc standardowo, jeżeli nie chcemy odbierać, to proszę zostawić awizo, ale nie odmawiamy doręczenia. Po drugie, jeżeli mamy zwłaszcza jednoosobowe działalności gospodarcze, które są prowadzone w miejscu zamieszkania, uczulić tych swoich przedsiębiorców, żeby nikt z rodziny nie odbierał. Ani mama, ani babcia, ani ciocia, ani nie daj Boże dzieci. Dlatego, że bardzo często sytuacja jest taka, że podatnik wyjeżdża, bo gdzieś tam jeździ na pracę, przyjeżdża i się dowiaduje, że pół roku temu właśnie były wszystkie pisma już odebrane przez mamę i na chwilę obecną ma zajęte rachunki bankowe, bo mu właśnie prowadzą egzekucję, bo zastosowali fikcję doręczenia. I tutaj chcę Państwu zwrócić uwagę na konsekwencje nierzetelności, bądź też konsekwencje wadliwości, bo pojęcie rzetelności jest zdefiniowane w ordynacji i co do zasady rzetelna jest ta, która odzwierciedla stan faktyczny. A zatem jak mam właśnie sytuację, nie wiem, pustych faktur, pustych kosztów i tak dalej, to w tym momencie mamy nierzetelne księgi. Za każdym razem, jak mają Państwo protokół pokontrolny, to jest protokół z danymi, czyli ze zebranymi danymi, a na końcu jeszcze zawsze mamy ocenę rzetelności i wadliwości ksiąg. I organ podatkowy musi uznać księgi za nierzetelne lub wadliwe, aby mógł wydać później decyzję. Jeżeli by stwierdził, że księgi są rzetelne mimo zauważonych błędów, nie ma możliwości wydania decyzji. Dlatego zawsze te księgi będą nierzetelne, tak, po tym postępowaniu. Natomiast jakie są konsekwencje tej nierzetelności? Aha, jeszcze wadliwość. Proszę Państwa, wadliwe są te księgi, które są prowadzone niezgodnie z przepisami prawa. Tak? Czyli jak mamy księgi handlowe, to jest dosyć duży z tym problem, bo mamy rozporządzenie dotyczące KPIR, więc jak byłoby rozporządzenie prowadzone niezgodnie z, przepraszam, KPIR niezgodnie z rozporządzeniem, to wtedy mamy wadliwość. Więc jeżeli mają Państwo wątpliwości, co ten podatnik by mógł opowiadać, to za każdym razem najlepiej niech powie, że nie pamięta i złoży wyjaśnienia w formie pisemnej. Jak najbardziej jest to dopuszczalne. Ważne jest to, że za każdym razem mogą przyjść i pokazując legitymację wszcząć kontrolę. Przy czym, zwracam uwagę, później muszą przedłożyć dokument, z którego wynika upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Jeżeli muszą przedłożyć dokument, to tak naprawdę kwestia weryfikacji, czy na tym dokumencie, który oni przedkładają później, to jest ta osoba, która przyszła i okazała legitymację na okoliczność wszczęcia postępowania, bo jeżeli nie, to w tym momencie prowadzone postępowanie przez tą osobę, która pokazała legitymację, jest bezpodstawne, czyli nie jest oparte o przepisy prawa. I tutaj na przykład będziemy mieć jako podstawę do możliwość zgłoszenia sprzeciwu na okoliczność tego, że mamy rozbieżności, kto tak naprawdę to robi. Czyli czego nie wolno zająć? Na przykład nie wolno zająć laptopa, ale tylko i wyłącznie, jeżeli służy do pracy zawodowej. Więc z tego punktu widzenia, jeżeli to jest laptop, który my mamy, bo jesteśmy na umowie o pracę, to nam zajmą. Jeżeli zajmą nam laptopa, który wykorzystujemy do działalności gospodarczej, to co powinniśmy zrobić? Protestować. Złożyć skargę o wyłączenie określonego przedmiotu z egzekucji.